Test EDF-a. Test EDF-a Chingsun 10-łopatkowego. Mam nadzieję, że go dobrze wyważyłem. Statycznie było bardzo ładnie. Dynamicznie metodą zegarka w tej pozycji wydaje mi się najmniej drgań. Odpalamy. I teraz włożę go do środka i zobaczymy, jak to w środku, bo on tutaj F18 jest pusty i będzie pewno rezonował jakoś. Ok, zobaczę, czy wloty są czyste. Tutaj mi się chyba rozkleiło i to tak wzmacnia dźwięk. No, faktycznie. Dobra, zrobimy następną próbę po sklejeniu tego. Ok, próba po sklejeniu.